16 drużyn, 8 stadionów, tysiące kibiców i jeden puchar. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej stają się coraz ciekawsze. Euromania ogarnęła również wielu mieszkańców Ostrudy. Namiastką trwających rozgrywek były mini-mistrzostwa, które zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność. Trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wszystkim udziela się atmosfera tych mistrzostw. Na pewno każdy z nas kibicuje jakiejś drużynie. My również, nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność, postanowiła zorganizować turniej piłkarzyków, który tutaj zorganizowaliśmy w Osiedlowym Domu Kultury Jedność przy ulicy Chrobrego. Sala konferencyjna Osiedlowego Domu Kultury zamieniła się w mini stadion. Na ścianach widniało 16 flag reprezentacji biorących udział w tegorocznych mistrzostwach. Wszystko było tak zorganizowane jak w prawdziwych rozgrywkach. Już sam pomysł organizacji mini euro przypadł kibicom do gustu. O zwycięstwo walczyły również dziewczęta. Jak dla mnie to jest bardzo dobry pomysł, można się trochę rozerwać i ja też lubię grać nawet w piłkarzyki, chociaż mogę też na boisku w piłkarzyki, ja to bardzo lubię i to jest bardzo dobry pomysł. Turniej cieszył się popularnością wśród dzieci i młodzieży, która oprócz wrażeń sportowych doskonale zdawała sobie sprawę, co niesie organizacja tak dużej imprezy sportowej dla naszego kraju. Uważam, to jest duża szansa dla całego kraju, żeby u nas były te mistrzostwa. Pokazujemy, jakim jesteśmy krajem, jakie mamy kulturę i obyczaje. Uważam, że jest bardzo dobrze, że dostaliśmy takie prawo współgospodarzenia się z Ukrainą. Reprezentacje grały 2 razy 2 minuty w ostrudzkich mini-mistrzostwach. Czas dla zawodników biegł nieubłaganie. Tutaj nie było czasu na taktykę. Najważniejsze było strzelanie bramek. A tych w mini-euro nie zabrakło. Niestety polska reprezentacja nie wyszła nawet z grupy. Oby tylko ten czarny scenariusz nie sprawdził się w prawdziwych rozgrywkach. W ostrudzkim mini-euro mistrzami Europy zostali Grecy, którzy wygrali pod wodzą Rafała Teliszewskiego i Marcina Kuleszy. W finale pokonali reprezentację Hiszpanii. Brązowy medal wywalczyła kadra Francji. A o tym, kto wywalczy prawdziwe Mistrzostwa Europy, przekonamy się 1 lipca w Kijowie, gdzie odbędzie się wielki finał mistrzostw.